12 już notowanie listy polskich przebojów Radia Wnet Polish Chart i na 27 słuchaliśmy przed chwilą byłego numeru 1 sprzed tygodnia grupy In Silence Kamienia Pomorskiego, Kiedy umrę, o śmierci, o przemijaniu. A ja przypomnę, że dzisiaj gościem naszego programu Polish Chart jest Stanisław Utkany, wrocławski poeta, poeta drogi, jak o nim się mówi, który przedstawił się nam i obiecał, że nam wybierze parę ładnych swoich wierszy, które zechce się z nami podzielić, którymi się będzie z nami dzielił. Co wybrałeś, Staszku, na początek? Nie wiem, Sławku, czy ładnych, ale taki przegląd zrobiłem między tak 20-30 lat mojego dreptania, bo ja jestem spacerowiczem. No i przygotowałem taki jeden z tomiku Bazar. Mogę teraz przeczytać. Chciałem pozdrowić moich wszystkich miłych czytelników facebookowych oraz wszystkie moje osobiste narzeczone i druhów zazdrośników. No to zaczynamy. Rozmowa z niewidzialnym. Niosę pieśń pochwalną w zadławionym gardle. Z pajęczyny czasu układam melodię. Pod topolą przysiadam, oblepi mnie je spać. Litanii wewnętrznej ciąg dalszy rozbrzmiewa. Kroków moich minionych nie słychać. Kto we mnie zadaje pytania? Oddycham. Czyje spracowane dłonie upieką chleb dla zgłodniałego włóczęgi z tych złotych pszenicznych łanów przede mną? Niewiadoma liczba dni. Ostoją staje się poezja łagodnych wzgórz roztocza. Proza powszednich dni, rozkaz, by żyć. Dwie sprzeczności, dwa bieguny, morze, góry. Zamykam oczy, jeszcze końcem palca trafiam w nos. Jeszcze koncert we mnie gra. Jestem osobą, słyszysz? To moje ja. Piękny wiersz drogi, zwłaszcza tutaj chyba też mój serdeczny przyjaciel Tomasz Baranowski się wzruszył, gdyż było trochę o Roztoczu, skąd pochodzi. Uwielbiam Roztocze. Tomku, to dla ciebie dedykacja specjalna od Staszka i ode mnie, gdyż Roztocze to twoja kraina dzieciństwa. Natomiast skoro mowa o tych takich trudnych chwilach życia też, bo tak jak drogą jest wędrówka, tak drogą jest nasze całe życie i przemijanie też jest częścią tej drogi. To przed chwilą było o umieraniu, wykonaniu zespołu In Silence. A ja teraz zwracam się do wszystkich, którzy byli związani z Arturem Szubą. Artur, który jakiś czas temu odszedł na drugą stronę, cały czas jest z naszych serc.